Dobra, to ci sypię. Myślałem, że Farm Track nie da rady podnieść tych dwóch Big Bagów, mówię. Kurwa, Farm Track to jest igiełka. To się jej kukurydzy na sprzedanie. Tak? Dobra maszyna. Bo chcesz sprzedać, to tak mówisz. Ładujemy nawozy, panowie i panie. Zaczynamy się w kukurydzy, mamy sobotę. W czwartek zaczynaliśmy uprawiać, dzisiaj skończymy za chwilę. O. Od jutra deszcze zapowiadane. Miejmy nadzieję, że się sprawdzą, bo inaczej będzie po rzepaku i po zbożach. Ale jest duże prawdopodobieństwo, że ten deszcz jednak będzie. Ładujemy ultrakorn 20-20, azot, fosfor i do tego 35 siary w SO3. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. I leci nawóz. O, aż się trochę przysypało. Damiana chyba znacie, kiedyś nawet na filmikach występował. Przyjechał, byłem pewny, że Farm Track dwóch Big Bagów nie uradzi, a się okazuje, że każe sypać dwa, to sypiemy dwa. Idziemy po drugi. W końcu zobaczycie, jak ten maczku też pracuje. Weźmiemy drugi worek. Na początku idziemy wysiewać poletka. To wam pokażę, co tam wysiewamy. 6 odmian albo 7 odmian. A potem prawie że na całości będę miał zasiane wszystkie swoje hektary jedną odmianą. W tym roku około 12,5 hektara bodajże. Aczkolwiek w takich klinowatych i niedogodnych polach pokażę wam jedno z tych pól, że pewnie na siewniku to wyjdzie z 14 hektarów. No ale nic na to nie poradzimy. Takie są pola i musimy je obsiać. Mam nadzieję, że widać dobrze, jak leci sobie nawóz. Siewnik Gaspardo, sześciorzędowy, talerzowy. Także roboty powinien robić i te nasiona umieścić wszędzie równo, jeżeli chodzi o głębokość. Pola dość fajnie się uprawiły aktywnym agregatem, jednak robi robotę i to dobrą robotę. Aczkolwiek kejsik w tej uprawie, gdzie tylko było zwłokowane i miejscami było nawet dość twardo, taka zbita, zlana ta ziemia, na te 13 hektarów niecałe spalił około 150 litrów bodajże. Także spalił sporo tego paliwa, aczkolwiek agregatem zwykłym by musiał jeździć przynajmniej dwa razy i nie byłoby takiego efektu jak tutaj po jednym przejeździe, bo się jakoś nie spieszyłem, chciałem to zrobić konkretnie dobrze. Otwieramy Fiacika. Ja się wcześniej już szykowałem, że się nie zmieszczą dwa, wziąłem sobie Big Baga, ale niepotrzebnie. Dobra. Pierwsza odmiana 8521. Sprawdzić. Tak, 8521, potem 8150, 8329, 8400 i co tam dalej mam? 9127 na pewno mam, 9241, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeszcze jedną, chyba 9027, ale zaraz pewnie. Dobra. Sypiemy to. Ty masz może wyczucie to syp, tak żeby ci na 6 wystarczyło. To? No. Okej, okay. A wysyłamy, rozumiem, 80 tysięcy. Co 16? To tam z 82 wyjdzie. Ile tej teraz już stawione? 80 tysięcy. A jest? To ile to na to? To pewnie 16,5.
W tej chwili jest to 17. 16,8. 16,8, no właśnie. To tak może być. Damian dzisiaj poletka, trzecia odmiana, trochę to upierdliwe, bo musi dojeżdżać do końca i cofać. I tylko w jedną stronę sieje. No ale niestety innego wyjścia nie ma. Jeszcze kawałek do tyłu. Przekręcę mu kołem, żeby poleciały nasiona. To nie Waderstadt. Dobra, może jechać. Jak widzicie, pole po agregacie aktywnym uprawiane wczoraj i częściowo też dzisiaj od rana. I to, co Damian powiedział, jako jedyne pole, które siał do tej pory, jest wilgoć i naprawdę jest jeszcze sporo tej wilgoci, a to wszystko temu, dzięki temu, że pole było tylko przerwane parowanie wczesną wiosną, od tamtej pory sobie leżało, jakoś bardzo nie wysychało. Dzisiaj uprawa też fajnie trafiło, bo nie ma wysokich temperatur, nie ma parowania i dzisiaj od razu siew. Myślę, że nawet jak gdyby nie popadało, aczkolwiek te opady są prognozowane, to nawet mimo braku opadów te wschody byłyby nie na najgorszym poziomie. Na początku siejemy 7 odmian z pioniera, te same odmiany pionierowskie, które wysiewaliśmy u Krzyśka. Wysiewam też u siebie, akurat mam pole tej przy samej trasie E91, starej jedynce. Także będzie też można wbić w paliki, żeby to fajnie się prezentowało. Mam nadzieję, że będzie się fajnie prezentowało. 7 odmian, a potem resztę lecimy jedną odmianą P8400 na całości areału. Miało być troszkę inaczej, ale niestety musiałem zasieć P8400. Dobra odmiana, i tak miałem jej część siać, ale nie całość. A komuś innemu oddać nasiona, które miałem dla siebie. No ale tak wyszło, niestety. P8400 też już kiedyś miałem, fajnie się sprawdziła taka odmiana flagowa z pioniera, która sprawdza się na mozaikach, słabszych glebach. No a takie gleby u mnie są, także myślę, że sobie poradzi. VO240, typowy dent, także będzie dość wczesna, bo jak jest czysty dent, to on na końcu ma ten system dry down i bardzo fajnie oddaje wodę. Dlatego ja dentów nie boję się siać nawet 270, 280, bo mimo tego, że to VO jest takie długie, to i tak oddają wodę bardzo szybko i dochodzą w porównaniu do flintów kilka, na pewno kilka dni do przodu. Tak jak kiedyś porównywałem, 240 zbierał sąsiad, ja 270 i mieliśmy to samo, tą samą wilgotność, czyli mamy około 10-12 dni szybsze oddawanie wody. Dobra, ja biorę kolejną odmianę i sypię Damianowi, żeby nie tracić czasu. No, a my jesteśmy teraz na polu. Damian sieje dalej kukurydzę, a my uprawiamy ostatnie pole. Też moje nowe pole, dzierżawa pierwszy rok. Na części było uprawne, na drugiej części była łąka od zawsze, od niepamiętnych czasów. Ja ją zlikwidowałem, bo łąk u siebie w strukturze takich typowo podsiano nie potrzebuje. Postanowiłem, że w pierwszym roku zasiejemy tutaj kukurydzę. Pole bardzo fajne, Damian jak będzie siał, to się na pewno ucieszy, bo nie wiem ile tutaj dokładnie jest, ja tego nie mierzyłem, ale myślę, że tu jest w okolicach 80-90 arów. Poprzeczniaków jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 poprzeczniaków i 1, 2, 3, 4 słupy. Świetne pole, do siania naprawdę świetne pole, do każdej roboty świetne, rozrywałem tu RSM, to tragedia. I co lepsze, też sieję tutaj kukurydzę z tego względu,
że to pole nie ma dojazdu z headerem, z kombajnem i nie ma gdzie się rozłożyć, by było trzeba wjeżdżać w środek pola, żeby się rozłożyć, a z headerem kukurydzianym, przyjadę nadłożonym, jakoś tutaj sobie dam radę. Jak widzicie, robimy dość wolno, nie wiem czy będzie widać, 6,5 na godzinę, siódmy bieg, robimy dość głęboko, żeby tutaj fajnie to zrównać, tylko była robiona wcześniej włóka, tak jak na każdych pozostałych polach. Tutaj mamy górkę takiej ciężkiej, zlewnej gliny. Podobno tutaj jest trzecia klasa, nawet jak sprawdzałem. Kiedyś za dzieciaka, jak tutaj u wuja w kombajnie siedziałem, jak pomagałem. Siedziałem, bo po prostu z naszym kombajnistą sobie siedziałem w bizonie. Tutaj zawsze to te plony wyglądały dość fajnie. A tą łąkę kiedyś jeszcze też dzierżawiliśmy jako łąkę, jak mieliśmy hodowlę. To taka łąka bardzo podmokła. Także na ten rok, jak dorośli suchy, myślę, że powinno to fajnie wyjść. O! Tak wygląda pole. Jednak aktywny agregat to agregat aktywny. Robotę robi. Paliwa trochę więcej idzie, ale w jednym przejeździe mam zrobione taką robotę. Już nie zamieniłbym nigdy na taki agregat bierny. Czasami też się przydaje, ale tutaj u mnie sprawdza się idealnie. Jeszcze raz wam trochę pokażę, jak to wygląda, bo nawet nie kurzy się aż tak mocno. Ale robota jest super. Sam Damian mówił, że się takiego pola i równego, i wilgotnego w tym roku nie siał. Okej, ma co robić. O, w końcu się bot załączył. Będzie trochę lepiej. Zobaczcie. Robota idzie. Tu już glina. Już trochę się więcej kurzy. Ciągnik też ma ciężej. O, kamuszczek. Ale i tak jest fajnie. Zamykamy, bo i tak już się nakurzyło mi tyle do tej kabiny. Tutaj mam taki mały otwór. O, nie mam tego cypelka. I się kurzy jak cholera. Cały ciągnik zakurzony, a był niedawno ścierany. Jeżeli chodzi o siew kukurydzy u mnie w gospodarstwie, nie wiem czy już mówiłem, czy nie mówiłem. Ogólnie ten film to będzie taki zlepek różnych części. Zobaczymy jak to wyjdzie, czy to będzie jakieś podzielone, czy wszystko pójdzie razem. Siejemy kukurydzy w tym roku niecałe 13 hektarów, a 12, 60, 80. Dokładnie nie wiem ile tutaj to pole ma, muszę je zmierzyć w końcu. Bo tutaj tej części uprawnej wcześniej było pół hektara, no i teraz ta łąka. No musimy zobaczyć jak to wyjdzie. Siejemy około 13 hektarów, no niecałe 13 hektarów. Aczkolwiek tak dużo jest takich kawałków podobnych jak ten, to wyjdzie dużo więcej nasion i dużo więcej hektarów na siewniku. Siejemy, tak jak mówiłem chyba mówiłem, tak mi się już coś kojarzy, że mówiłem. Głównie odmianę Pioniera P8400, 240 typowo dentowską, na dającą się na słabsze gleby. Bardzo fajnie oddającą wodę i szybko schodzącą z pola. 240 dent naprawdę szybko schodzi nam z pola. I mamy też założone poletka właśnie z Pioniera, 7 odmian, od VO 220 do VO 270-280. Mamy oddzielnie tych 7 poletek odmian i potem mamy kilka przejazdów, gdzie w każdej sekcji jest inna odmiana wsypana. Też myślę, że będzie to fajne porównanie. Będziemy mieli sekcję przy sekcji i porównanie, jak dana odmiana, jak dane VO sobie poradzi w warunkach. Nie wiadomo jakich, bo jeszcze może być, że będzie w tym roku mokro, może być, że będzie ekstremalna susza i będzie kontynuacja tego, co mamy w tej chwili. Zobaczymy. W kukurydzy wysiewałem ultra korna, wysiewałem ultra kali od 250 do 300, miejscami nawet może niecałe 250 kg, miejscami ponad 300 w zależności od stanowiska. Tutaj na tych dzierżawach dzisiaj to jest wiadomo, troszkę więcej, bo tych składników niestety brakuje. Do tego 320 do 350 litrów tak mi wyszło tego RSM-u. Częściowo, tak jak wam wcześniej wspominałem, z N-Lock Maxiem. Strasznie taka gęsta ta zawiesina, jak to otworzyłem i wlewałem. Zobaczymy jaki będzie tego skutek. Właśnie fajnie, żeby to podziałało, żeby jakiś spadł nam opad deszczu, bo wtedy będzie taki pełny efekt, nawet na etykiecie jest, że no co prawda jak się tego nie miesza, to do pełnego działania powinno spaść, mają dokładnie określoną liczbę milimetrów deszczu, 12 mm deszczu jeżeli spadnie, to środek już nam powinien fajnie działać. Mam tak opryskane chyba 5,
5,5 hektara. Zobaczymy, czy będzie jakaś różnica, czy rzeczywiście będzie różnica w wzroście kukurydzy i będzie widać, że ten azot jest dłużej pobierany i w tych krytycznych fazach kukurydza mimo jednej dawki będzie tego miała azotu pod dostatkiem. Wysiewamy w rządku kukurydzę co 16,8 cm, co daje nam obsadę około 80 tysięcy nasion. Jak na takie moje gleby mozaikowate, myślę, że to jest świat. Nawet mam tam jedną taką działkę, gdzie jest sama piątka, to byśmy mogli tam zejść poniżej do jakichś 75-6 tysięcy, ale już nie będziemy zmieniać, zasiejemy wszystko sobie na jednej rozstawie, na jednej odległości w rządku pomiędzy ziarniakami. Damian sieje sobie tam sam, pola, jak mówi, bardzo fajnie, nie będzie się nudził, co chwilę zawracanie, co chwilę poprzeczniaki, tyle samo co Damian teraz się nie nanudzi przy sianiu, tyle samo ja się nie nanudzę przy koszeniu. Chyba, że będzie operator na kombajnie. Trwają negocjacje. Mam nadzieję, że uda się, żeby tutaj mój dobry znajomy się zgodził i jeździł. Po weekendzie będzie wiadomo. Mam nadzieję, że się zgodzi. Byłbym bardzo zadowolony, bo bardzo fajny, konkretny chłopak, znający się na rzeczy, dbający o maszyny. Nie tylko jazda, ale i też jak coś się stanie, to i naprawi, i pomoże. Byłaby to naprawdę fajna opcja, a ja bym miał jedną sprawę z głowy i bym mógł sobie zajmować się czymś innym, bo to wtedy już będą żniwa, to będą czas sprzedaży też rzepaków, potem kukurydza, no to wiadomo, i chemia na zboża o zimę, i przy końcówce zaczyna się też już jakieś tam pretraktacje z nasionami kukurydzy, także fajnie, jeżeli miałbym tego operatora. No będę, jeżeli się tutaj nie zgodzi kolega, mam nadzieję, że się zgodzi, jeszcze raz powtarzam, no to będziemy szukać dalej, ale mam nadzieję, że się dogadamy. Dobra, no i co? Ja sobie uprawiam dalej. Nie wiem, mam strasznie brudną szybę, bo się zakurzyło, ale mam nadzieję, że jakoś coś tam widzicie, te słupy, które tu są, tam kawałek wychodzi, tutaj kawałek jest taki. No niestety, pole jest takie, nie inne. O, może przez tą szybę będzie widać lepiej. I takie pole trzeba uprawiać i coś się z niego zbierze, a z tego pola szczególnie dobrze się zbierze właśnie jak będzie suchy rok, bo jest to pole dość podmokłe. Dopiero około tydzień temu, jako jedyne tutaj ta część, którą robimy na początku, to była wukowana, a druga część tam właśnie typowo po łące była robiona agregatem dopiero około tygodnia temu, bo nie mogłem tam wjechać. Mimo tej suszy nie mogłem tam wjechać, naprawdę niski kawałek. Tam obok, gdzie mają takie księżyto, to też około 2 tygodni temu to wysiewali ręcznie nawóz, bo też nie mogli wjechać. Także pole takie ciekawe. Na mokre lata na pewno będzie tu ciekawie. Dobra. Chyba wszystko. To, na co czekamy wszyscy i wszystkim życzę. Wszystkim rolnikom. O, jeszcze jedna rzecz. To, co mnie najbardziej wkurza, jak jeżdżę w ciągniku i słucham radia, nie wiem, czy was też, tego radia coraz mniej słucham, bo po prostu aż mną trzęsie, bym tak powiedział, jak słyszę, jak w radiu mówią, że no niestety w majówkę chyba jednak będzie padało, albo będą opady deszczu w najbliższym czasie i wielkie załamanie, bo nie będzie słońca i nie będzie można grilla zrobić. Naprawdę? Nie pada od 1,5 miesiąca i siedząc sobie tam gdzieś, nikt nawet w tym mieście, ale no w mieście nawet sobie to zauważają, że jest naprawdę sucho i nie pada. Żeby było co położyć na tego grilla, to musi być świnka. Żeby była świnka, to musi mieć co jeść, a żeby miała co jeść, to my musimy zabrać coś z pola. A jak tak dalej będzie, jak nie popada teraz ten deszcz, to w tym roku nie wiem, czy będzie to zbierać. Rzepaki zakwitną tylko góra i będziemy mieli tonę, może nawet nie tonę. Także oby ten deszcz spadł i oby ta majówka była dla niektórych nieudana. Wystarczy, żeby jeden był dzień słońca, żeby każdy sobie tego grilla zrobił. Dobra, ja kończę, bo ktoś dzwoni. To na razie, następnego.